Dziadzia bawił się jak dziecko. Sól od migdałów wysypał na stół i kreślił palcem przeróżne znaki. Zygmunt, pół leżąc na stole, mruczał coś bez sensu. Lucjan bezmyślnie kręcił kieliszek w kółko, a Bowé mówił żałośnie. Miałem, miałem dawniej majątek, jeździłem sobie po obcych krajach, zwiedzałem tu, siu. A teraz żyje się w tak opłakanym stanie. Teraz jestem człowiekiem pióra i nie mogę sobie nawet pozwolić na małe, nędzne auto. A o willi to już zupełnie nie ma co marzyć. To po to ma się ten talent, żeby chodzić piechotą po błocie? Inni moi koledzy rozbijają się, piją szampana, utrzymują piękne kobiety słowem, używają, co się zwie. Albo we Francji. Każdy prawie pisarz ma willę pod Paryżem. A jak lepszy, to i dwie? Jego sztuki po dwa lata nie schodzą z afisza. A tu co? Straszne. Straszne. Nikt z obecnych nie przerwał swych zajęć. Tylko dziadzia szepnął. „Wód głupi człowiek. Bo we wychylił kieliszek. Zygmunt mówił kusząco – Chciałbym kiedyś zostać ministrem oświecenia publicznego. Zbierałbym specjalne podatki dla poetów, sprawiłbym im wymyślne mundury z niebieskiego aksamitu z haftami, wyobrażającymi ciała kosmiczne. Co tydzień urządzałbym turnieje na najlepszy wiersz. Jadaliby jarskie potrawy. Każdy miałby powóz zaprzężony w wytresowane baranki och. Wymyśliłbym jeszcze wiele innych rzeczy. Dziadzia śpiewał na melodię Ucharku piec, idiota, idiota, żal mi ciebie. Dlaczegoś jest idiota? Nikt tego nie wie. Nie ma chleba, nie ma winca. nie potrzeba Dalmatyńca, powiedział Zygmunt. Trzeba zadzwonić, żeby przynieśli jeszcze tej cieczy, bo we, czy kochasz Pinocchio Kolodiego? lubię wszystko, co włoskie lub hiszpańskie. Te kraje to kolebki literatury. Przysięgnij, że się nauczysz włoskiego. Nigdy. Dlaczego? Upór. Jestem uparty. Napijmy się więc, może zmiękniesz. Wypili duszkiem i przez czas dłuższy panowało milczenie. Wreszcie Bowe wyszeptał, sycząc jak wąż. Dziadzia, a jednak jesteś fałszywy jak pies. Dlaczego? zapytał dziadzia obojętnie. Już ja wiem. Powiedz. No, no, wiem i tyle. Nie powiesz? Już ja jestem pewien. Teraz dziadzia zaczerwienił się i powiedział ostro do Lucjana i Zygmunta. Przecież to czelność. Facet powiada, że jak pies. Tak, tak, powiedział właśnie tak, że jestem fałszywy jak pies. I teraz nie daje mi wyjaśnienia. Dlaczego to powiedział? Żądam wyjaśnienia. Po chwili milczenia bo powiedział szyderczo. Kto mojej żonie szeptał na ucho sprośne kawałki? Ja, twojej żonie? Kiedy? Tak, ty. Na wiosnę. Jakżeśmy tu byli z Lucjanem. – Ohydne kłamstwo. Przecież ja ją wtedy poznałem i prawie wcale nie rozmawialiśmy. Właśnie, właśnie. Ona dlatego od razu wyszła, niby z powodu psa nagadałeś jej świństw, ona nie jest do tego przyzwyczajona. Zarówno Bowe, jak i dziadzia wypili po kieliszku wina. A co ja jej wtedy powiedziałem? Mów zaraz. Hmm. Za nic tego nie powtórzę. Fakt faktem, że jesteś fałszywy. Nic jej nie mówiłem. Wyssała sobie z palca. A więc dobrze. Kto jej powiedział? Ma pani takie miłe futerko koło nóżek. Kto jej to powiedział? No kto? Ja? Futerko przecież to jest niesłychane kłamstwo. Więc po raz drugi ubliżasz mojej żonie? Zarzucasz jej kłamstwo, mój panie. Za dobrze znam moją żonę, aby nie wątpić w jej prawdomówność. Powtórzyła mi to wtedy ze łzami w oczach. Ja sam oblałem się zimnym potem z oburzenia. Dziadzia wstał od stołu. Wobec tego. W tej chwili jedziemy do pańskiej żony i wyjaśniamy wszystko. Nie zniosę podobnego zarzutu. Proszę, jestem gotów do drogi. Nie, mój panie. Nie mam powodu niepokoić żonę teraz, kiedy już to wszystko przebolała i czas zatarł ranę pańskiej obelgi. Tak? Więc niechaj koledzy sprawę te rozsądzą. Lucianie i ty, Zygmuncie, powinniśmy jechać, czy nie? Zmiana miejsca jest nawet pożądana. Myślę, że należałoby jechać i rzeczy zbadać na miejscu. A ty, Lucianie? Ja też. Ja też. Dobrze będzie przewietrzyć się trochę. Bowe wstał. Skoro uważacie to za konieczne, więc jedźmy? Halo. Panie, płacimy. Wszyscy mieli bardzo poważne twarze. Bowe uregulował rachunek, po czym towarzystwo wsiadło do taksówki. Bowe mieszkał na Pradze. Skoro auto przejechało most, Zygmunt zaproponował. Nieźle byłoby wstąpić gdzieś po drodze na kieliszek koniaku. Zawsze to wzmacnia i myśl czyni jaśniejszą. Zwłaszcza teraz, przy tak ważnej sprawie kieliszek koniaku istotnie nie zawadzi. Tak, powiedział Bowe, masz rację, ja sam muszę się uspokoić wobec faktu podobnej brutalności ze strony pana Stanisława. Zatrzymano się przed jakąś podrzędną knajpą. Stanęli przed bufetem i Bowe zadysponował cztery kieliszki Winkelhausena. Lucjan dodał: I sałatkę z cytrynki. Tak, i sałatkę. Kieliszki mogą być większe. Wypili i stali tak z twarzami wykrzywionymi od cytryny. Dziadzia szepnął życzliwie. Może jeszcze raz tak samo? Zgodzono się. Zygmunt poradził. Możemy wypić tutaj jeszcze po jednym, a prócz tego wziąć buteleczkę ze sobą. Będzie nudno bez alkoholu. Bowe zastanowił się. Świetny pomysł. Sprawa jest tak wielkiej wagi, że dobrze będzie mieć jakiś środek na ewentualne podenerwowanie się. Biedna Lucia padła ofiarą swej urody. Proszę dać butelkę tego samego koniaku. Płacę plus osiem kieliszków. Dziadzia zaprotestował. O, nie! Ja to zapłacę? Butelka jest sprawą gospodarza, ale to, cośmy tu wypili, do mnie należy. Ja załatwię. Drogi panie, jesteście moimi gośćmi. Ja pokryję, proszę mi to zostawić. Przenigdy nie życzę sobie, żeby Pan za mnie płacił. Panie bufetowy, ile to będzie? Więc tak, nie dość, że jedziemy wyjaśnić sprawę pańskiego nie tak tu. Pozwala pan sobie na kwestionowanie moich możliwości płatniczych? Jesteś pan niepoprawny impertynent. Zygmunt zabyrokował. a już ja zapłacę. Poszli na ten kompromis. Wsiedli znowuż do taksówki i ruszyli dalej. Bowe przed naciśnięciem dzwonka swego mieszkania zaproponował: Pozwolicie, że ja żonie rzecz całą przedstawię. Może uda się sprawę załatwić przeproszeniem ze strony pana Stanisława. To mówiąc, zadzwonił. Nie mam za co przepraszać. Warknął dziadzia, ale Bowe już tego nie słyszał, bo właśnie otwarto drzwi. Przyjaciele zdjęli palta i weszli do saloniku. Bowe poszedł do pokoju obok. Długą chwilę trwała cisza, ale raptem rozległ się przeraźliwy głos kobiecy. Co? Kiedy? Zwariowałeś? Futerko? Kiedy? Ty pijaku ohydny! On mnie byś miał coś podobnego powiedzieć? Ja ci to mówiłam? Na wiosnę precz, bynoś alkoholiku, obrzydliwiec? W saloniku stanął zmieszany bowę i oświadczył. Moja żona okazała się żmiją. Zaparła się wszystkiego. Stasiu, dziadzia kochany, czy możesz puścić ten wstrętny incydent w niepamięć? Zapomnijmy. Ach, ona teraz wypiera się wszystkiego, komu wierzyć, komu wierzyć? Trudno mi będzie przeboleć te insynuacje. Tak, kobieta, język. Pocałujmy się. Czy poleciłeś, aby otwarto koniak? W tej chwili sam to uczynię. Widzieliście coś podobnego? Sama mi to mówiła. Jeszcze pamiętam w łóżku mi to mówiła. I teraz powiada, że ja pijany jestem. Że upzdurałem sobie to. Boże! Podczas kiedy bowe był zajęty korkiem butelki, weszła pani bowe. Była czarująco uśmiechnięta i zawołała ze słodyczą: Co za radość, że panowie mnie odwiedzili, tacy goście Michał, ha, otwierasz butelkę panie Stanisławie no przecież pan mi nic nie mówił właśnie, właśnie takie nieporozumienie już zresztą załatwione. – Tak, ale jest to fantazja mego męża. Jakoby pan miał powiedzieć, że... – Że co? – Że masz koło nóg futerko. – Też coś, taki drobiazg. – Może mi lis upadł na podłogę? – Tak, to nieporozumienie, mój Boże. Ten lis już do niczego, sama nie wiem, sama nie wiem, czym w zimie szyję otulę. – Panie Lucjanie, to moja bielizna, niechże pan ją zostawi w spokoju – Lucjan rzeczywiście w roztargnieniu przeglądał jakieś jedwabie leżące w kącie sofy. Pani Bowe schowała rzeczy te do szafy i poszła do kuchni. Poczęli pić koniak. Po upływie pół godziny pani Bowe wniosła zakąski, a za nią dziewczyna kawę. Nastrój był wyśmienity. Bowe został nawet ucałowany przez żonę. Lucjan nakręcił patefon i w saloniku rozległ się ochrypły głos ordonki. Zygmunt pochłaniał sardynki i chwalił je. Dziadzia pijąc kawę opowiadał jak to będąc dzieckiem na Korei widział zderzenie się dwóch pociągów. Hałas. Straszny hałas i jęki rannych. Zdruzgotane wagony. Krew. Bowe dyskretnie wyszedł do przedpokoju. I rezultat tego okazał się po kwadransie w postaci jeszcze jednej butelki koniaku oraz dwóch białego wina francuskiego. Zygmunt szalał z radości. Pani Bowe skarciła męża żartobliwym spojrzeniem, na co on ucałował jej policzek. Dziadzia patrzył na butelki jak szatan, na niewinne duszyczki. Lucjan zapamiętale cyrkulował między stołem a patefonem. Upływały godziny, Pełne nieprawdopodobnej wesołości. Atmosfera saloniku nabrzmiewała od śmiechu, i zdawało się, że lada chwila coś trzaśnie. I trzasło, bowiem w pewnej chwili pani Bowe nachyliła się do ucha dziadzi i powiedziała rozkosznie, grożąc mu paluszkiem, Uratowałam pana od niemiłej sytuacji. Na przyszłość nie będzie mi pan mówił podobnych świństewek. Ach, Bowe, Michał Bowe akurat to usłyszał. Napełniał kieliszek czy coś takiego, dość, że był pochylony i usłyszał. Dziadzia spoważniał nagle. Tak, wydało się, słyszałem, więc on ci to powiedział. Dziadzia wyrzekł z godnością, nic podobnego nie miało miejsca. Pani widać zasugerowała się tym i teraz mi to powtórzyła. Nic podobnego. Pani bowe starała się żartować. Czego podsłuchujesz, ty, Szelmo, ładnie, tak? Oho, pamiętam, teraz widzę to plastycznie w łóżku. Wieczorem w łóżku, powiedziałaś mi o tym futerku. A, świństwo jedno. A potem się zaparłaś. Hej, chodźcie panowie z tego domu, który nie jest już moim domem dziadzia. Powiedziałeś, miałeś rację, wiedziałeś, do kogo to powiedzieć. Chodźmy, panowie, do palt, do palt. Nie pomogły szlochy pani domu. Wszyscy wyszli, wsiedli do taksówki i pojechali na drugą stronę mostu. Dziadzia zaklinał się, płacząc prawie, że naprawdę nie mówił nic takiego. Nagle bowe zastanowił się, a potem wykrzyknął. Ona sobie to zmyśliła, żeby wzbudzić we mnie zazdrość żeby poróżnić mnie z przyjacielem. Podła. Ale nie, nie, nie jest podła, skoro chciała wzbudzić zazdrość. Znaczy, że jej zależy na mnie. Panowie, ach, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kocha mnie. Lucia mnie kocha. Jedźmy do Moulin Rouge. Tam będziemy się radować. Najdrożsi. Wybaczcie. Jestem tylko Michał Bowe. Zajęli miejsca przy okrągłym stoliku, w jakiejś wrzaskliwej sali, wytapetowanej na czerwono. Większość publiczności stanowili młodzi, eleganccy Żydzi, z arogancją na wypudrowanych twarzach i potwornie kolorowymi towarzyszkami u boków. Było tu duszno, gorąco i bardzo hałaśliwie. Bowe jednak nie zwracał na to uwagi. Podano im koktajle i tak zajęli się rozmową, że zapomnieli, gdzie są. Podczas gdy dziadzia niesłychanie skomplikowanymi zdaniami uświadamiał Bowę o nieokreślonych możliwościach perfigii kobiecych, a ten słuchał tego jak Ewangelii, Lucjan i Zygmunt tańczyli. Obydwaj byli bardzo pijani, i obejmowanie kobiet sprawiało im przyjemności pobudliwe. Ilekroć wracali do stolika, zastawali Bowę i dziadzie pochylonych ku sobie i spowiadających się ze swego życia. Dziadzia mówił żewnie, i ani kwiat, ni owad w słoneczny dzień letni nie powstrzymał mnie od okropnego nałogu. Ksiądz mi zawsze mówił, nie branzluj się, lecz ja nie. Zatruwałem sobie młodość samogwałtem. Na to bowy. czy sądzisz, że ja się czymkolwiek różnię od ciebie? Od dziecka miałem ochydne skłonności do kłamstwa i obłudy. Obrywałem przy tym skrzydełka muszkom i przywiązywałem je do nitki. Ach, coś cię powariowali, wykrzyknął Zygmunt. Tyle łotrostw czynicie w życiu codziennym, a teraz muszki wspominacie? Fałszerze uczuć. Panie, jeszcze jeden koktajl. Lucian czuł w sobie wielkie ciepło i rozochocenie. Wrócił właśnie od tańca i pochylił się nad stolikiem, słuchając słów dziadzi. I ręce wsadzałem siostrą pod sukienkę. Kiedy nagle uczuł słony smak w ustach, a w chwilę potem poczuł, że ma je pełne czegoś gęstego. Usiadł więc i przybliżył chustkę do ust. Była to świeża, spieniona krew. we wykrzyknął: Czerwone wino nie posłużyło ci. Ale nie, nie było to wino. Była to krew. Pierwszy zorientował się Zygmunt i polecił kelnerowi przynieść drobno tłuczonego lodu. Lucjan połykał kawałki lodu i czuł przyjemne osłabienie. Wszyscy otrzeźwieli, przestano się śmiać i dziadzia zaproponował odwiezienie Lucjana do domu. On zaś szedł wycieńczony, ale mimo to lekko pijany, z przyjemnym szumem w głowie. I pięknymi kolorowymi widziadłami przed oczami. Co chwila przykładał chusteczkę do ust, ale teraz krew spływała tylko za i niewiele. Było mu dobrze i lekko. Czuł pewne zawstydzenie wobec przyjaciół i powtarzał co chwila: To głupstwo, drobiazg, popsułem wam tylko zabawę. Dojechali wreszcie do domu. Przed bramą pożegnał ich bowę. Po czym weszli do domu w milczeniu i trosce. Lucjan napił się jeszcze wody, chciał zapalić papierosa, ale Zygmunt stanowczo zaprotestował. Po czym, gdy Lucjan wlazł już pod kołdrę, usiadł na brzegu jego łóżka Zygmunt i począł go niepewnie uspokajać. Wiesz, taka krew niczego nie dowodzi. Może być z gardła, z przepalonego wódką gardła, z papierosów, słowem Ranka jakaś zrobiła się, i stąd ta krew. Czy nie zdarzyło ci się, kiedy żeś rano wypluł trochę krwi? No, zdarzyło się. Widzisz więc, że to jest po prostu z nosa lub z gardła. Nic ci nie będzie. Jutro przyjdzie doktor, to zobaczysz, że powie, że to głupstwo. Jak się czujesz? Zupełnie dobrze. Jak najlepiej. Wiem doskonale, że to był krwotok płucny. Miałem go już kiedyś taki sam. Bo widzisz, mój kochany, ja przecież już dość dawno choruję. Ile to a trzy lata. A więc trzy lata, a miałem już raz krwotok, potem długi czas krwioplucie. No a teraz ostatnio bardzo nienormalnie żyłem. Właściwie w naszym pojęciu bardzo normalnie. Tak. Prócz tego pod każdym względem kiepsko się czułem i przyszło. Drugi raz już mi się chyba nie uda wywinąć cało. Takie to sprawy. Nie myślę cię pocieszać, rzekł dziadzia, ale powinieneś się orientować, że krwotok to jeszcze nic takiego strasznego. Ho, ho, ilu to bez krwotoku wyciąga nogi. A znowuż znałem gościa, co miał piętnaście krwotoków i żyje do dziś dnia. Są to rzeczy bardzo nierówne. Naturalnie, jeśli jest to sprawa płuc, to będziesz musiał pokurować się trochę. Niekoniecznie jednak musi to być groźne dla życia.